Nie zastanawiali się długo, pomysł narodził się z potrzeby chwili. Ośrodek edukacji obronnej garnizon oraz Hufiec ziemi cieszyńskiej uruchomili akcję pojazd alarmowy. Osoby, które nie mają możliwości udania się na zrobienia zakupów albo innych artykułów typu do apteki, typu jakie rzeczy higieny domowej, czy w ogóle jakiekolwiek potrzeby, żeby zgłaszali po prostu i będziemy starali się im to jak najkrótszym czasie dostarczyć. Mamy Ludzi, mamy chęci, mamy możliwości i chcemy coś zrobić, a wydawało się, że to jest właśnie taka pomoc, która jest najbardziej potrzebna. Najbardziej takie pomocy ludzie oczekują. Ci ludzie, którzy są objęci w tej chwili kwarantanną domową, i osoby starsze. Organizatorzy zwracają uwagę, że jest to pojazd alarmowy i proszą, by zachować zdrowy rozsądek. Będziemy weryfikować te potrzeby, czy my będziemy w stanie pomóc i czy to nie są potrzeby na wyrost. Rzeczy, które te osoby mogą sobie same zorganizować. Można do nas dzwonić na numer telefonu komórkowego. Ustalamy, kto potrzebuje, co potrzebuje, czy naprawdę jest to alarmowa i pilna potrzeba, i pomagamy. Pierwszego dnia akcji z takiej pomocy skorzystały dwie osoby. Dzwonić po pojazd alarmowy można codziennie w godzinach od 10 do 16. Organizatorzy zachęcają również do wsparcia akcji. My jako z Związku Harcestwa Polskiego jesteśmy sporą z tym też akcji, ale mamy stały kontakt również z drużyną Związku Harcestwa Rzeczypospolitej. I tutaj drużynowy też wyraził chęć pomocy i jak najbardziej będziemy też korzystać z tej pomocy, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W poniedziałek pojazd alarmowy ruszył pierwszy raz w teren i jak zapewniają organizatorzy, będą dostępni każdego dnia. Jednocześnie zachęcają do tego, by pozostać w domach i działać razem, ale zdalnie. Dla portalu Śląska Cieszyń xpl Marta Szymik -Telesz.